więcej przed rokiem, kiedy rozmawiałem z panią dyrektor Wu Lan w Instytucie Konfucjusza na Uniwersytecie Gdańskim, wyraziłem przekonanie, że urzędujący prezydent Chin Xi Jinping będzie dożywotnim prezydentem, dlatego że z uwagi na wkład w strategię rozwoju Chin w wymiarze globalnym po prostu mu się to należy. I rzeczywiście kilka miesięcy później taka decyzja zapadła. Nowy jedwabny szlak to jest koncepcja, którą prezydent firmuje na wszystkich spotkaniach, na szczytach gospodarczych. Jest to koncepcja, która daje szansę firmom chińskim i gospodarce chińskiej na aktywne wejście na rynki międzynarodowe poprzez zaangażowanie nadmiernego kapitału i nadmiernego potencjału produkcyjnego, który został nagromadzony w ostatnich latach. Realizuje się to poprzez jak gdyby dwie nogi, to znaczy jest to lądowy jedwabny szlak XXI wieku, jak również morski szlak XXI wieku. Cała koncepcja polega na tym, że firmy chińskie, konsorcja chińskie przejmują strategiczne miejsca na mapie, przede wszystkim porty południowej Azji, ale również porty w Europie. Natomiast na szczeblu, na obszarze lądowym jest to budowa olbrzymich parków przemysłowych, czego przykładem na przykład może być nowy kamień w pobliżu stolicy Białorusi, Mińska.